27 lipca 1610 roku grupa propolskich bojarów pod przewodem Zachara Lapunowa obaliła skompromitowanego klęską kuszyńską Wasyla Szujskiego i przejęła władzę. 3 sierpnia 1610 roku wojsko polskie stanęło u bram Moskwy. Zaczęły się rokowania. 27 sierpnia doszło do podpisania porozumienia. Carem miał zostać syn Zygmunta III Wazy Władysław. Pokój miał być podpisany bez aneksji. Władysław miał przejść na prawosławie. Polacy mieli być niedopuszczeni do urzędów. Nowy car miał nadać przywileje dla dworian i bojarów. Car Władysław miał również zagwarantować dotychczasowe prawa cerkwi prawosławnej. Po zawarciu tego układu 8 października 1610 roku Moskwa utworzyła bramy przed Polakami. Żółkiewski stanął z wojskiem na Kremlu. Wasyl i Dymitrz Szujscy zostali jego jeńcami. Zajęcie Kremla przez polskie oddziały 8 października 1610 roku to bez wątpienia jeden z największych polskich sukcesów w historii. To bez wątpienia moment wielkiego triumfu. No niestety, ta szansa, jaka się pojawiła, by syn polskiego króla został carem, nie została wykorzystana, ponieważ Zygmunt III Waza nie chciał się na to zgodzić. Zygmunt III Waza sam chciał zostać carem, na co nie chcieli się zgodzić Rosjanie, bo nie chcieli katolickiego cara, bo nie chcieli unii personalnej z Polską, bo ten układ w ich mniemaniu groził rekatolizacją Rusi i podporządkowaniem Rusi Rzeczpospolitej. W 1610 roku został zamordowany Dymit II Samozwaniec. Wasyl Szujski został wieziony do Polski, gdzie umarł w klasztorze w Gostyninie w 1612 roku. Rok 1611 przynosi zdobycie Smoleńska, czyli kolejny sukces Rzeczpospolitej. Po 2 latach Smoleńsk upada, ale w tymże samym 1611 roku wybucha powstanie przeciwko Polakom. Polacy zamykają się na Kremlu. Rosjanie oblegają Kreml. Jak piszą kronikarze o obrońcy Kremla, najpierw zjedli konie, potem psy, potem koty, potem szczury, myszy, potem książki zaczęli jeść, a na końcu skapitulowali. Właśnie zajęcie Kremla, ta kapitulacja polskiej załogi na Kremlu 7 listopada 1612 roku jest do dzisiaj w Rosji obchodzona jako święto. Wojna... I na koniec przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie Państwo na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Życzę dobrego dnia.